Na Gran Canaria wybieramy się wiosną, dokładnie w połowie marca. Kupujemy niedrogie bilety lotnicze, w sumie płacąc około 600 zł za przelot w obie strony. To ma być wyjazd średniobudżetowy, to znaczy tym razem rezygnujemy z namiotów na rzecz hotelów leżącej na uboczu miejscowości Agaete, z dala od zgiełku masowej turystyki. Żadne tam all inclusive. Najbliższy tydzień będziemy spędzać na wędrówkach w okoliczne góry, klify i plaże. Gran Canaria to idealne miejsce do uprawiania górskiej turystyki. Przyroda, architektura, historia, ludzie, wszystko wygląda świeżo, wiosennie, czasami tajemniczo i zaskakująco. Wyspa jest usiana mieszkalnymi jaskiniami, pierwotnie zamieszkałymi przez tutejszych aborygenów, zwanych guanczami. Patrz, od policji kartki. Zwinęli ich stąd. Mamy szczęście. U nas już dawno po karnawale, ale mieszkańcy Agaete specjalnie nie przejmują się datami. Na co dzień ciche miasteczko tętni muzyką i tańcem.
Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich mają zdecydowanie luźniejsze podejście do siebie nawzajem, do zabawy, do świąt i do religijnych symboli. Nie ma syfu. Składa śmieci w piachu. Gdzie? No rozejrzyj się. No ja idę po tym bosym stopami i nie widzę. Postanawiamy odwiedzić kurorty, które są celem masowej turystyki. Najpierw Mas Palomas. Tutejszą atrakcją są wydmy podobne do naszych w Łebie. Z tą różnicą, że te w Łebie są zdecydowanie większe, dziksze i czystsze. Ale te także robią wrażenie. Mas Palomas leży na południu wyspy. Docieramy tam pożyczonym samochodem. Podróż zajmuje około godziny. We wszystkie punkty na wyspie można dotrzeć samochodem w godzinę półtorej. Pożyczenie samochodu to koszt około 70-80 zł dziennie, a benzyna tańsza niż w Polsce. Kolejny kurort Las Palmas, duże miasto wielkości Katowic. Z daleka wydawało nam się nieatrakcyjne i zatłoczone, ale w środku okazało się dość urokliwe. Sklep z kanarkami. Jesteśmy przecież na Wyspach Kanaryjskich. Wracamy na nasze dzikie zachodnie wybrzeże. Tutaj jesteśmy jednymi z kilkunastu turystów w wiosce, a na plaży, do której trzeba trochę podejść, jesteśmy sami. Vale, mi amor, yo sé que tú quieres verla, pero antes de verla, tú la vas a ver y después vas a hacer... Górski wodospad jak z filmów na Discovery Channel. Tutaj już można spotkać trochę turystów, ale trudno się dziwić.
Zachodnie wybrzeże wyspy jest porośnięte bujną tropikalną roślinnością. W miasteczkach życie toczy się wolno, mieszkańcy są życzliwi i otwarci. Wędrujemy w kierunku kolejnej plaży, ukrytej między klifami. Po drodze odwiedzamy starożytne jaskinie zamieszkałe kiedyś przez Gułanczów. Dzisiaj plan mamy ambitny. Przed nami ponad 20 km wędrówki na jeden z najwyższych na wyspie szczytów, górę Tamadaba. Krajobraz miejscami przypomina wyspę Robinsona, miejscami nasze Tatry, miejscami zbocza wulkanu, a na szczycie niespodzianka – widoki jak z Beskidów. Papaja. Papaja. Dobrze. A jak to spotkam, to mu powiem. Że nie, że ja rozumiem, że to był żart, ale... Ale nie każdego może zrozumieć dobrze. Ale akurat w tym przypadku. Czytaj sobie. Jak się nazywa to? Jak się nazywam? Tamaburu? Nie. Tama... Tabambu. Tapanbu? Nie. Tamabaran? Nie. Nie pamiętam, jak się nazywa ten szczyt. Tamaran. Nie. Tamabadu. Tamabadan. Tamabadu. Tamabada. Nie. Tamabada. Tamabadu? Tamabada. Tamabadu. Tamabada. Zejdźmy na dół. Ile kilometrów szliśmy z dołu? 1400 metrów. 11 kilometrów szliśmy. No 11 kilometrów. I ile będziemy schodzić jeszcze? 11 kilometrów. Godziny.
Być może udało nam się pokazać, że wycieczka na Wyspy Kanaryjskie nie musi polegać na all inclusive i drinkach w basenie. Czas na Kanarach można spędzić aktywnie i relatywnie niedrogo.